Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drusto52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, dzisiaj przed nami sporo zadań pobocznych, wydaje mi się, że fabuła w tym wypadku troszeczkę musi jednak poczekać, ponieważ spraw pobocznych naprawdę nazbierało się wiele. Zacznijmy od tego, że przeteleportujemy się do przystani Łotrów, żeby zrobić tam jedno z zadań. Mówię oczywiście o zadaniu uprowadzone przez tej Łotrów. Zwłoki Dinkiela. I po tym wszystkim zgnijesz w bagnie. A dlaczego jego zwłoki są tutaj? Mam jakiś nowy wpis? Cokolwiek? Może w zakończonych będą? Zakończone. Ucieczka. Nie? To gdzie dostałam wpis? Wśród Łotrów? Nie. Kilka gęb? Nie. No nie wiem, ale chłop leży tutaj martwy. Ciekawe tylko dlaczego. Chyba faktycznie go coś zeżarło. Tiago, hej, ty. Może ty coś wiesz na ten temat? No, wygląda na to, że nikt nic nie wie. Dobra, my idziemy oczywiście tutaj do tych dwóch facetów. Widzę, że jeden z nich wyszedł na zewnątrz. To interesujące na przykład. Kurde, niestety nie zwróciłam uwagi, gdzie dostałam wpis. Padabna, nieźle sprałeś dupę naszemu bohaterowi. Grubas pewnie się pali ze wstydu. Jesteś w porządku, gość. Trzymaj się. Dzięki, Rębacz. Morty. Z tobą nie porozmawiam, natomiast z tym drugim gościem jak najbardziej. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. No, to jest prawdopodobnie ta córka. Uwięziona dziewczyna. Co u ciebie? Nie zawracaj mi głowy, smarku. To do kogo ja miałam iść? Uprowadzona. Oskar, dobra, ja tu przylazłam, a tu Oskar w knajpie. Cholera jasna, gdzie ja przylazłam? Zastanawiam się, czy byliśmy już wszędzie, gdzie powinniśmy być, bo ogólnie, jak wam mówiłam już jakiś czas temu, wtedy ten moment tutaj, w tym miejscu, nagrywałam już ponownie, potem drugi raz, właśnie te walki na jakieś tam właśnie te obijanie gęb i tak dalej. No i teraz mam taką rozkminę, czy byliśmy wszędzie. Tutaj oczywiście ten trup jest. My do Oskara musimy się udać. Hej, ty! Widzę, że możemy zapytać o tego trupa. Czemu w twojej karczmie leży trup? Nawet mi nie przypominaj. Cortes już dawno miał kogoś przysłać, żeby się tym zajął. Tymczasem czekam i nie mogę go nawet wywalić, bo wielki kapitan musi się dowiedzieć, kto zabił tego pijaka. Okej. Wiesz coś o tej dziewczynie z jaskini? Zamęczą ją na śmierć, zamiast po prostu zwrócić już jej wolność. Przed tym, jak dali nogę ze straży, chcieli jeszcze trochę zarobić na jakimś okupie. Ale nie zarobili. Zamiast porwać córeczkę bogatego kupca ze Starego Miasta, wzięli pierwszą lepszą dziewczynę, jaką zobaczyli. No to słabo. Nikt się nie zainteresował tą sprawą? Przez przystań przewija się sporo ludzi. Większość idzie na okup albo do niewolniczej pracy na innych wyspach. Dziewczyny często lądują tutaj w karczmie i pewnie z tamtą stałoby się to samo, ale Gregor potrafi naprawdę porządnie przywalić ciekawskim. Siedzą w tej swojej grocie i nikomu nie wchodzą w drogę, to i nikt nie wchodzi w drogę im. Iwan kiedyś rozmawiał z chłopakami o tej sprawie. Może od niego dowiesz się czegoś więcej. Okej, okay, czyli musimy iść do Iwana. Tu jest Fox, a czy Vincente mi coś powie? Czy ja z nim w ogóle rozmawiałam? Ej, ty! Biłam się z nim. Nie ma sprawy. Ty ucz broni jednoręcznej. Ładnie, już. Co słychać? Po tym, jak mi przywaliłeś i sprowadziłeś do parteru, lepiej niż mógłbym się spodziewać. Dzięki za motywację do ostrzejszych treningów. No okej, świetnie. Dobra, bo widzę, że będziemy się zaraz kręcić w kółko. Tutaj ktoś jest jeszcze? Nie. Wait. Mogę na hamak wejść? Ale zajebiście.
Fajnie. Dobra, tu się nie da wejść, myślałem, że się da. Tutaj jest wejście na górę i tam siedzi duży Ben. Nie tak prędko. Ben jest aktualnie niedysponowany. Nie życzy sobie, żeby ktokolwiek mu przeszkadzał. Chyba wyrazi... Dobra, stary, już. W ogóle musimy załatwić sprawę z tym całym winem, nie? Ale no, wiecie, jak to jest. Zajmijmy się teraz tym zadaniem uprowadzona, bo fajnie by było je wykonać. Nie wydaje się być jakieś skomplikowane, ani długie. Później myślę, że zajmiemy się tym zadaniem z Martą i z Lutzem. On się tak nazywał? Lutz? Chyba tak. Chyba mi się nie pomyliło. Iwan tutaj jest, po tej stronie. Siedzi oczywiście na ławce. Może będzie miał jakieś informacje. Podobno wiesz coś o dziewczynie z jaskini. Oskar ci powiedział, co? Dureń! No dobra, słuchaj. Kilka miesięcy temu spotkałem w pobliżu przystani tropiciela z gildii. Mówił, że szuka jakiejś młodej dziewczyny o imieniu Lena. I od razu zabrzmiało mi to jakoś znajomo. Podobno wszystkie tropy prowadziły tutaj, na bagna. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że to właśnie tak ci dwaj strażnicy wołali na dziewczynę, którą trzymają w swojej jaskini. Dla naszego bezpieczeństwa musiałem odwieźć tego łowcę z dala od przystani. Nawet nie chcę wiedzieć, co by mi zrobił Cortez, gdybym przypadkiem tu kogoś sprowadził. I co dalej? Nic! Nie wracałem już do tej sprawy. Opowiedziałem jedynie przy piwie kilku chłopakom o tym, co się stało. A ten grubas musiał to podsłuchać. Powiem ci od siebie, że gdyby coś się tym draniom stało, to raczej nikt by za nimi nie tęsknił. Ale uważaj, to twarde sztuki. Okej, okay, draniom, tak? Uprowadzona. Iwan opowiedział mi o swoim spotkaniu z tropicielem. Wszystko wskazuje na to, że dziewczyna przetrzymywana w grocie to Lena. Będę musiał rozmówić z Gregorem. My się z Gregorem nie biliśmy, no nie? Biliśmy się z Mortim. Ale skoro Dana wyklepałam jakimś sposobem, no to i jego dam radę. Raczej żaden problem. W ogóle mamy sporo tych całych smarowideł, no ale na razie nie będę ich zużywać, no bo wiadomo, o co chodzi. Bo mi teraz brakuje do tego miecza 5 punktów, tak. No dobrze, no to może spróbujemy coś dzisiaj z tym zadziałać. Ogólnie jestem bardzo zadowolona z tego, że tutaj twórcy Mrocznych Tajemnic pomyśleli. To znaczy, bardzo w Gothicu 1 szczególnie i w Gothicu 2 również brakowało mi takich właśnie takiego wysypu tych questów w tych dalszych rozdziałach samej gry. Tutaj mamy tego sporo, trzeba przyznać. Jest się czym zajmować. Może dlatego właśnie do Gothica 1 bardzo lubiłam Mroczne Tajemnice, bo... No wiadomo. Ta dziewczyna, którą przetrzymujecie, to Lena, prawda? Skąd wiesz, jak się nazywa? Gadałeś z nią? Nie tak trudno do tego dojść. Wystarczy zapytać, kogo trzeba. W każdym razie powinniście ją uwolnić. A co to za żądania? Porwaliście ją dla okupu, czyż nie? Tak, ale niestety nie było nikogo, kto zapłaciłby za nią rozsądną cenę. Zapłacę wam ten okup. Ale nam się trafił bohater. Po pierwsze, nawet nie wiesz, ile chcemy za jej życie. A po drugie, samo złoto nie wystarczy. Ile będzie kosztować jej wolność? Zacznijmy od kwoty 300 sztuk złota. Tak, na dobry początek. A że z Mortim lubimy uczcić dobry interes, to przynieś nam jeszcze 20 butelek piwa, a do tego 10 kiełbas. W końcu coś do przegryzienia też się przyda. No kurde. Wiecie co? Może ich po prostu pobiję? Byłoby chyba szybciej. A nie będę stanowić raczej problemu. Mam wszystko. To nie jest. Oho. Zmieniłem zdanie. Oddacie mi ją za darmo. Nie żartuję się z takich spraw. Pora nauczyć kultury. Morty! Morty już dostał raz ode mnie klepaka, a wy widzę, że macie problemy ze sobą. Ej no, stary, szanuj. Okej, okay, ten się wydostał. O, shit. Ałach, stary! No, Gregor jest silniejszy.
Na szczęście Morty się już nie zblokował. Ten ork to co tam robi w środku? Albo Morty nie ma broni, dobra. Wolałabym Gregora jednak bić. A z tobą już nie be... Ty, ja ich zabiłam. O kuźwa, zabiłam ich. Niczego tu nie znajdę. Ten ork to chyba wszedł mi w ścianę. Coś tu leżało? Szczur. Jesteś wolna. Nie wiem, kim jesteś, ale dziękuję. Twoja matka wciąż cię szuka. Zaprowadzę cię do niej. Cieszę się, że nie straciła jeszcze nadziei. Jestem słaba, ale może uda mi się za tobą nadążyć. Prowadź! Jezu, ja mam ją teraz do miasta odprowadzić przez to całe bagno? Słyszałem, że prowadzisz tu interesy. Mogę wiedzieć, czemu mnie nie powiadomiłeś o swoich zamiarach? Oskar mówił, że nikt nie zainteresował się całą sprawą. Interesuje mnie wszystko, co się dzieje w przystani. Jeśli myślisz, że od tak pozwolę ci ją sobie zabrać, to jesteś w dużym błędzie. Dziewczyna za dużo przez ten czas widziała i słyszała. Zabijesz ją? Tak po prostu? Nie. Dzięki tobie odzyskała wolność. Może poruszać się swobodnie po terenie przystani. Gdy dojdzie do siebie, znajdziemy jej tutaj odpowiednie zajęcie. I zapamiętaj sobie, że następnym razem w tego typu sprawach masz się udać w pierwszej kolejności do mnie. Nie interesuje cię, co stało się z dezerterami? Nie należeli do mojej załogi. Jeśli byli na tyle bezużyteczni, że sam pozbyłeś się ich obu, to i tak nie miałbym z nich żadnego pożytku. Nie przejmuj się, jakoś sobie poradzę. Musi być jakiś sposób, by cię stąd wydostać. Żeby później mnie wyśledzili i zabili? Albo co gorsza, zrobili coś mojej matce? Nie chcę żyć w ciągłym strachu. Najważniejsze, że wyrwałam się od tych oprawców. Powiedz mojej matce, że żyję i mam się dobrze. Daj jej ten amulet, sama mi go kiedyś przekazała. Rozpozna go bez problemu. Tak zrobię. Wracaj do zdrowia. No dobrze, mamy amulet Leny. Jestem w ogóle ciekawa, co ten amulet robi. Czy on coś daje, czy nie daje? Czy to po prostu... O, całkiem fajny amulet. Jak my teraz stoimy z naszym życiem? No kurde, żeby jeść ten smoczy... To smorowidło, no to kurde. Ale wiecie co, w sumie... A many mam ile? 5. Wiecie co? Dobra, skorzystajmy z tego Nie, no nie mogę tak przecież po prostu tego zjeść, kiedy to tyle HP odnawia. Jak będę miała chociaż jeszcze mniej HP, to może się skuszę na to. Okej, mamy iść do jej matki, tak? No to może byśmy się tepnęli. Czy tutaj jeszcze jest coś do zrobienia? Jest to zadanie główne. Myślałam, żeby iść na bagna troszeczkę poekspić, ale wydaje mi się, że zrobię to poza odcinkiem. Nie wiem tylko, co się stało z Dinkielem. Co go tutaj mogło zabić, bo przecież tutaj tak naprawdę nie było niczego. Nie rozumiem. No ale dobra. Nie telekineza, tylko teleport. Za mało many. No dobrze, no to w takim razie zjem coś na manę. I teleportujemy się. Wybierz lokalizację do kapliczki Inosa. Potem się udamy prawdopodobnie do ustroni żeglarza. Teraz, żebym się nie pomyliła, idziemy tutaj. Do ustroni żeglarza, ponieważ tam jest Karin, a mi się wydaje, że fajnie by było ją poprosić o pomoc. Nie robiliśmy z nią żadnych zadań, żadnej jakby aktywności z nią nie było. A ona powinna nam pomóc, jeżeli chodzi o zadanie z Martą. Pewno sobie poradzisz. Mam wieści. Gdzie moja córka? Nie mów mi proszę, że nie żyje. Jest wolna i wraca do zdrowia, ale nie może opuścić miejsca, w którym obecnie przebywa. Jak to? Czyli nadal jest więźniem? Poniekąd tak, ale lepsze to niż przesiadywanie w celi. Jeśli to cię pocieszy, wiedz, że jej porywacze nie żyją. Nic z tego nie rozumiem.
To skomplikowane. Lena prosiłabym ci przekazał, że ma się dobrze. Świadomość, że żyje, mi wystarczy. Proszę, weź go. Nie mam jak inaczej cię nagrodzić. Sprzedaj go. Pomoże ci to przetrwać trudne chwile. Nie mogę puścić cię bez nagrody. Oboje wiemy, że potrzebujesz tego znacznie bardziej niż ja. Niech cię Adano schroni od złego. No i świetnie, zadanie wykonane. I teraz tak, gdzie idziemy? Idziemy z powrotem do kółka teleportacyjnego. I teraz jeszcze chciałabym zobaczyć jedną sprawę z tym całym zadaniem w cichej mgle. Wojna kupców, co to było? A, to Alice, to wiecie co? To zróbmy to. To nawet lepiej będzie chyba przejść tędy. Albo nie. Przynajmniej jest spokój. Myślę teraz. Nie no, będzie dobrze tędy. Tylko, że na dół musimy zejść. Chodźmy załatwić sprawę z Alice, bo to też nie będzie od nas wymagało jakiegoś dużego pokładu czasu. A mimo wszystko zadanie kolejne powinno być wykonane. Wystarczy albo porozmawiać z Alice, albo ją zaszantażować. Albo je to po prostu ukraść. No cóż, nie pozostaje nam nic innego, tylko po prostu iść do niej i spróbować coś zrobić. Na początku, z tego co pamiętam, Frida nas prosiła o to, żeby z nią porozmawiać. Także zróbmy to. Porozmawiajmy z nią i zobaczymy, co ona ma na ten temat w ogóle do powiedzenia. Może się dowiemy czegoś więcej o ich relacji, no bo jak wiemy, ich relacja jest porąbana bardzo. W ogóle podobno teraz możemy już odebrać wino w winnicy, więc fajnie by było spróbować. Cześć Alice. Jeszcze raz się zapiszę, żebyśmy byli bliżej niej, jakby coś poszło nie tak. Najwyżej znowu przyjdziemy w nocy i okradniemy ją. Podobno masz coś, czego nie powinnaś. Oho! Wielmożny czeladnik przyszedł mnie straszyć. Frida bała się przyjść osobiście? Skąd masz jej akt własności? Zdobyłam go uczciwie. Kupiłam. Od kogo? Dobry kupiec nie zdradza swoich źródeł. W tym wieku powinieneś już to wiedzieć. I co ci przyjdzie ze zniszczenia Fridy? Może przeniosę się na jej miejsce. Kto wie? Dokładnych planów nie mam zamiaru ci zdradzać. W zamian za co oddałabyś ten papier? Za nic! Utarcie nosa Fridzie i przejęcie jej klientów to dla mnie największa nagroda. A teraz przepraszam, mam interes do prowadzenia. Ale ty jesteś głupia. Jak ona mnie denerwuje. Wojna kupców. Nie udało mi się w żaden sposób namówić Alice na oddanie aktu własności. Zdaje się, że muszę go zdobyć w mniej legalny sposób. Spróbuję zakraść się do sklepu i znaleźć papier. Dobra, to idziemy skorzystać z byle jakiego łóżka najbliższego. Myślę, kto tutaj ma łóżko. Tutaj chyba powinno być jakieś miejsce, gdzie będzie można się przespać tutaj na dole. Na przykład w tej chacie. Nie wiem, czy ktoś tu mieszka, czy nie mieszka. Ale się po prostu prześpimy. Do następnego. Jezu, nie do rana. Chciałam spać do północy. Nie ma. Już idę stąd. Nie przejmuj się. Nie było tutaj nikogo. O, Alice raczej śpi. Raczej nie będzie. Nie jesteś wcale taki głupi na jak. Czatowała nie wiadomo ile. Zastanawiam się, czy coś jeszcze jest do zrobienia nocą na przykład. Chyba nic nie mamy takiego. W ogóle jak my stoimy z czasem, bo ja tak sobie chodzę, gram. Nie, jest naprawdę bardzo przyjemnie. Całkiem okej. Jedno zadanie z głowy, może drugie też się uda. Spróbujemy się oczywiście zakraść. Jeżeli ona znowu... Okej, no harpy już nie ma. Może ma to na górze. A może tutaj za ladą ma gdzieś jakiś kufer? Nie, czyli będzie miała to na górze u siebie w sypialni.
No dobrze. To w takim razie spróbujmy się zakraść. Ona raczej powinna już spać. Śpi? Jak najbardziej. Dobra, szukamy papierka. Przeszukaj. Ok, czyli to w taki sposób działa. Chociaż raczej będzie to miała w jakimś kufrze, pewnie zamkniętym na wytrychy. Nie ma tu nic ciekawego. Dobra, sprawdzamy dalej. Nie ma tu nic ciekawego. O, proszę, mamy jakąś dźwignię. Okej, coś się otworzyło. Nie wiem, czy na dole, czy tutaj na górze. Ale może warto jeszcze się rozejrzeć. Dobra. Tutaj się otworzyła skrytka. To dobrze, że nie schodziłam na dół, bo mnie kusiło na dół zejść jednak. Mamy kufer. Spróbujmy go w takim razie obskrobać. Prawo, lewo. Okej, okay, mamy złoto, dużą bryłkę srebra, pierścień pożogi, akt własności oraz dziennik Alice. Wydaje mi się, że ten dziennik... Ale to wiecie co, może przeczytamy go na zewnątrz, bo nie wiem, czy mi się postać nie wyprostuje w momencie, gdy będziemy tutaj czytać. A nie chciałabym jej jednak obudzić. Może z tego dziennika dowiemy się, dlaczego tak bardzo się nie lubią. Zaraz... Oczywiście to odczytamy. Dobra. Wyjdę stąd po cichaczu, żeby nie było. No, tuptamy. Już coraz bliżej jesteśmy. Kurde, w ogóle laska ma tutaj bardzo dużo przełączników wszędzie. Dobra, świetnie. Wyszliśmy. To teraz tak, przeczytajmy przede wszystkim ten dziennik. Tutaj jest ten pomarańczowy. W ogóle mam jakiś przepis? Nie, już poznany. Przeklęta Frida. Myśli, że jest taka sprytna, a jej buki takie wyśmienite. A ja jej jeszcze pokażę. Miałyśmy dobrze działający interes. Ona robiła broń, ja wytwarzałam amunicję, przygotowywałam trofea i dodatkowe akcesoria łowieckie, ale oczywiście musiał się pojawić ten cholerny Boris. Dobrze, że nasz miłościwie panujący król Robert posłał go w końcu na front. Jak dotąd nie słyszałam o nikim, kto by wrócił stamtąd w jednym kawałku, więc i o tego głupca się nie martwię. Lata przygotowań nie poszły na marne. Warto było odkładać całe zarobione złoto. W końcu udało mi się podkupić jej pracownię, która jak się okazało była jedynie wynajmowana. Ten idiota Boris musiał przepijać większość zarobionego złota albo przepuszczać je w mrocznych tajemnicach. Że też Frida związała się z kimś takim, nigdy tego nie pojmę. Tak czy inaczej, teraz nie będzie już miała wyboru. Albo przyjmie moją propozycję i znowu będziemy pracować razem, albo odbiorę jej wszystko. Ej, ale to jest dziwne, wiecie, bo... dobra, rozumiem, kiedyś się lubiły, wtrącił się w to chłop, z którym Frida się zeszła, okej. Ale skoro przestały się lubić po prostu, to Alice pomyślała, że będą tak po prostu razem pracować? Po staremu, w momencie, gdy już się po prostu przestały ze sobą dogadywać. To jest takie bez sensu, nie sądzicie? To jest totalnie bez sensu, ale ważne, że mamy akt własności. I ważne, że możemy teraz wrócić do Fridy z dobrą wiadomością. Mogłam pójść w sumie nie tędy, tylko inną drogą. Teraz będziemy musieli troszeczkę naokoło przejść, ale to nic. No cóż. I tak się cieszę, że się udało to zadanie wykonać już tak naprawdę. Bo wydaje mi się, że oddamy jej i będzie po zadaniu. No ale to się też zobaczy. Dobra. Jesteśmy już praktycznie obok Fridy. Tylko, że przydałoby się do Fridy iść w dzień, a nie w nocy. I nie wiem, czy będę w stanie się przespać w jakimś łóżku.
chyba nie do końca. Chyba, że może Frida się nie zdenerwuje na mnie. Czego tutaj szukasz? O Jezus, Frida. Do rana. Nie masz... Już wychodzę, spokojnie. Mądra decyzja. Cześć, Frida. Chwila. O. Mam twój akt własności. Naprawdę? Pokaż. Mądra decyzja. Wspaniale. Teraz, Alice, może mnie co najwyżej ugryźć, a nie sklep zająć. Świetnie się spisałeś. Tu masz zasłużoną nagrodę. Mhm, dobra, czyli widzę, że nie możemy porozmawiać na temat tego, co znaleźliśmy w jej dzienniku. Armar, już wychodzę, tylko stary, wypuść mnie. Dobra. No to co, kolejny quest załatwiony. To może zajmiemy się teraz zadaniem w cichej mgle. I teraz tak. Pójdziemy może do Karin. Okej, okay, muszę się dostać do winnicy, do Bastiana. To wiecie co? Weźmy sobie na szybko gońca, tylko może tego gońca, żeby wziął nas do winnicy Valerio. Na ustronie żeglarza się później tepniemy. Czy zechce mi pan pomóc? Potrzebna mi tylko... Dobra, stary, masz. A ty co? Goniec Araxos, w końcu na ciebie wpadłem. Zaprowadź mnie do Wilczego Leża. Gildia jest tuż obok. Tam zapytaj. Na pewno spotkasz tam gońca, który cię zaprowadzi. Dzięki wielkie. W końcu ktoś pomocny. Stary, ale goniec jest obok ciebie. Hej. Zabierz mnie do winnicy. Ale... Idziemy do starego Liama i zajrzymy do Gamberta przy okazji. Stary Liam jest tutaj. Hej. Mam do ciebie sprawę. Miałbyś coś przeciwko, gdybym zorganizował piknik w waszym sadzie? Chłopcze, mam tu wiele obowiązków i problemów do rozwiązania. To naprawdę nie najlepszy czas na tego typu zabawy. Nie bądź zły, ale naprawdę nie mogę się zgodzić. Szczególnie teraz, gdy winnica przestała być bezpieczna. Co wam zagraża? W dolince, za tym wielkim budynkiem, pojawiło się stado zębaczy. Nawet gdybym chciał pozwolić ci na organizowanie takich sadzek, to pewnie i tak skończyłbyś w ich brzuchach. Jestem członkiem Araxos. Zębacz to dla nas żaden przeciwnik. Uważaj, żeby pycha nie pozbawiła cię życia. Ta paskudna cecha zgubiła już wielu najemników. W sumie, może faktycznie dałbyś sobie radę. Dobra, jeśli pozbędziesz się tych przeklętych bestii, to wrócimy do tematu pikniku. Okej. Okay. Powinienem wiedzieć coś więcej o tych zębaczach? Ekspertem nie jestem, ale myślę, że mają swojego przywódcę. To znacznie większy i silniejszy osobnik. Radziłbym ci rozprawić się z nim osobno. Zębacze w grupie są cholernie niebezpieczne, ale jeśli ten zaatakuje razem z nimi, to pewnie nie będzie cię nawet jak pochować. Jakieś sugestie co do jego wywabienia? Przywódca zawsze je pierwszy. Mniejsze osobniki żywią się tym, co te bydle zostawi po sobie. Może połakomi się na mięso, tylko musiałoby go być całkiem sporo, żeby bestia w ogóle się zainteresowała. Dzięki za rady. Zobaczymy, co z tego będzie. No dobrze. Oczywiście spróbujemy je wybić. To raczej będzie żaden problem. Chyba, że nagle jakimś cudem będzie tam smuży zębacz, to wtedy będą problemy. Czy wino jest już gotowe? Dobra, czyli powinno być później. Na solucji widziałam, że jest około trzeci rozdział, więc może tak być, że jak zrobimy jeszcze jakiś postęp, to dostaniemy.
Jeżeli chodzi o dolinkę, to pewnie chodzi o tą. Tutaj się też właśnie teraz powinny porespić potwory. Może nawet niedźwiedź się zrespił. Chociaż wątpię. Ale no, jest trzeci rozdział, bardzo możliwe, że jakieś nowe stwory się pojawiły. Widzę, że pana niedźwiedzia nie ma. Przerośnięty zębacz. No, faktycznie jest większy. Wygląda, powiedziałabym, nawet trochę jak rozpruwacz. Dobra, no musimy... Serio? Pierwszy idzie do mnie? No, nie wygląda za dobrze. Ojej, ale jesteś paskudny. O, 350 expa za ciebie było. I będzie do zadanka, żeby oddać. Jeszcze te mniejsze będą dobre, żeby się ich pozbyć. Skoro z tamtym nie było problemów, to z tym i tym bardziej nie będzie. O kurde, stary. Z czym do ludzi żaden problem. Pięknie. Dobra, czyli wydaje mi się, że sprawa raczej jest już załatwiona. Mam przynajmniej taką nadzieję? O proszę. Jakieś zwłoki znaleźliśmy. To niedobrze. Ale najlepsze, że udało nam się tutaj załatwić tę całą sprawę z tym. To jest na pewno na plus. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze więcej dzisiaj zrobić, bo naprawdę idzie całkiem nieźle. Bardzo lubię takie momenty, jak właśnie te zadania wszystkie się kończą. Jak widać, że robimy jakiś postęp w ciągu takiego filmu na YouTubie. Stary Liam, witam. Ej, ty. Możesz ze mną zagadać? Jeśli chodzi o te zębacze... Pozbyłeś się ich? Nie będą już sprawiać problemów. A co z przywódcą? Miałeś rację, cholernie ciężki przeciwnik. Mam jego łeb jako trofeum, gdybyś chciał dowodów. Nie, twoje słowo mi wystarczy. Nie chcę oglądać takiego paskudztwa. Mieliśmy umowę. Tak, to prawda. Sad jest do twojej dyspozycji. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. W tym wieku trzeba korzystać z życia, bo na starość będziesz żałował każdej niewykorzystanej okazji na relaks. Potrzebuję specjalnego wina. Specjalnego? Nasze wino jest najlepsze w całej Mertanie. Nie wiem, co masz na myśli, mówiąc specjalne. Takie, które zasmakuje kobiecie. A, takie buty. Dla kobiety najlepsze by było jakieś bardzo słodkie. My się niestety w tym nie specjalizujemy. Czyli nie będziesz miał czegoś takiego? Muszę się chwilę zastanowić. Kupiłem kiedyś od wędrownego kupca wino, które pochodziło spoza archipelagu. Może by się nadało. Ile za nie chcesz? Nie sprzedam ci go, ale możesz na nie zapracować. Zapracować? Winogrona same się nie zbiorą, a my i tak mamy wystarczająco duże opóźnienia. Zbieraczom przyda się każda para rąk. Wspaniale. Ile mam tego zerwać? Ile zdołasz? Popracuj parę godzin, a obiecuję, że znajdę dla ciebie tę butelkę. No dobrze. Czyli widzę, że musimy pozbierać trochę winogron. To trochę niedobrze. Z jednej strony. Dorodny krzak winogron. Znowu widzę, że się... Okej, fajnie, że gra tak zrobiła. Dziękuję, że nie musiałam tego robić ręcznie. Praca, praca i po pracy. Muszę przyznać,
że poszło ci lepiej niż się spodziewałem. W międzyczasie znalazłem dla ciebie tę butelkę, ledwie napoczętą. Tak jak mówiłem, wino słodziutkie jak miód powinno spodobać się twojej wybrance. Okej, okay, fajnie. To co, musimy jeszcze załatwić sprawę z Karin. Tylko, że to dobrze by było z jakiegoś kręgu teleportacyjnego. Bo ty mnie tam, chłopie, chyba nie zabierzesz. Chociaż tam z Bermara chyba byłoby całkiem niedaleko. Ale jestem za tym, żebyśmy udali się do wioski Silbach. Pójdziemy do kręgu teleportacyjnego, tepniemy się na Ustronie. I później wrócimy do Bastiana. Jak tam uda nam się załatwić jakąś muzykę. Fajnie by było dzisiaj jeszcze to zadanie zrobić. Najwyżej będzie trochę dłuższy odcinek. No bo zależy mi jednak, żeby ten quest był jak najszybciej wykonany. Zaczęliśmy go już w tamtym odcinku, więc dobrze by było skończyć. Teleport, wybierz lokację, Ustronie, żeglarza. Chyba moglibyśmy jeszcze iść też do kogoś innego. Na przykład do jakiejś grupy może muzykantów, ale ta Karin wydaje mi się, że będzie dobrym rozwiązaniem. Tak jak mówię, nie robiliśmy z nią jeszcze... Teraz cię załatwię. Okej, okay, jakiś bandyta? Przepraszam. Co to za ćwok? Stary. O Boż. Właśnie, tutaj w ogóle kretoszczurki się porespiły z tego, co widzę. Fajnie, bo będzie trochę z nich rzeczy. Pięknie. Dobra, nie marnujmy więcej czasu, spróbujmy zagadać do Karin. Nie wiem, czy ona będzie chciała nam pomóc. Mam nadzieję. A, spróbujmy więc. Ona sobie tutaj oczywiście siedzi. A nie, to pani osadniczka, ale ona też tutaj gdzieś powinna być. Dokładnie. Nauczyłabyś mnie grania na lutni? To zależy. Od czego? Od tego, czy się ze mną napijesz i zabawisz mnie ciekawą rozmową. Nie rozumiem. Przynieś wpierw coś do picia. Mam ochotę na coś mocnego. Najlepiej domowy bimberek. Poczekaj chwilę, zaraz wracam. Spokojnie, nigdzie się nie wybieram. Okej, okay, nie mam żadnego bimbru. Żartujecie sobie? Jakim cudem nie mam nic takiego? Nie mam bimbru. Odwiedzić karczmarzy. Gdzie ja znajdę karczmarza? Jezu. Ale ja liczyłam, że pójdzie z nią prosto. Okej, okay, karczmarz, no to Bastian jest karczmarzem. Janik, a czy ty byś mnie zabrał do wioski Silbach? Do lasów Silbach, do bursztynowego wybrzeża, do portu. Zabierz mnie do portu. Pójdziemy do Helgi. Może ona będzie coś miała dla nas. Dobra, bo już polazła nie tam, gdzie trzeba, a Helga jest tutaj, przecież wyżej. No, może ona będzie miała jakiś bimber do sprzedaży. W ogóle co za laska, że bimber chce? Ona nie ma nic innego do roboty? Byłam pewna, że powie jakieś piwo. Nie, bimber. Co? Masz jakiś bimber? Powiedz mi, że masz bimber. Masz ser. Ser się nam przyda, więc biorę cały od ciebie. Smażone ryby, piwo butelkowe, wino, woda, czysty spirytus, wieloletnie wino, ognik. Torebka pieprzu. Jest, lokalny bimber. Dobra. No chyba wrócimy sobie tutaj od razu też właśnie z tym łomatko, co ja zrobiłam. Wow, przeżyłam to. Wrócimy sobie od razu tutaj z przewoźnikiem na Ustronie. Pokorzystamy troszeczkę z innego typu podróżowania. Ej, ty. Zabierz mnie do Ustronia. Mamy bimber, mam nadzieję, że jedna butelka wystarczy. Jak nie, to się wkurzę bardzo, bo... Błagam, niech jedna butelka wystarczy.
Może trochę bimbru, ale ostrzegam, jest cholernie mocny. Dawaj. Laska tu z gwinta. O cholera, ale pali. Dobrze, powiedz mi, jak się właściwie nazywasz? Jestem Marvin. Powiedz mi, Marvin, czemu chcesz grać na lutni? To długa historia. Mamy czas. Mój znajomy lata temu porzucił pewną kobietę. Teraz wrócił, by odzyskać jej względy. W dużym skrócie organizuję dla nich schadzkę, by mogli się pogodzić. Facet koniecznie chce, aby ktoś grał podczas ich spotkania. I dlatego muszę się nauczyć grać na lutni. Znajomy? Dziwne swaty się angażujesz. Adanosie, dlaczego wszyscy myślą, że chodzi o mnie? Bo brzmisz, jakbyś się bał przyznać, że chodzi o ciebie. Nie, nie chodzi o mnie. Załatwiam to, bo obiecano mi zapłatę za zorganizowanie tego wszystkiego. Złoto to zawsze dobra motywacja. Szczera i uczciwa. To też prawda. Co z tą nauką? Pomyślmy. Jest jedna taka melodia. Dość prosta do zagrania. No, nie było tak źle. Jeśli skupisz się na zadaniu, to powinieneś sobie poradzić. Jest bardzo źle? Znawcom na pewno nie zaimponujesz, ale na wiejską schadzkę powinno wystarczyć. Bardzo śmieszne. Dam ci radę. Gdy zaczniesz grać, przestań zwracać uwagę na wszystkich wokół. Spróbuj poczuć rytm, harmonię. Nie pozwól, by cokolwiek cię rozpraszało. Tak sobie myślę. Mógłbym cię prosić, żebyś zaśpiewała za mnie? Czemu nie? Przy okazji zobaczę, czy rzeczywiście się czegoś nauczyłeś. Niech będzie. Z tym sobie jeszcze jakoś w miarę radzę. Dobrze, to gdzie ta schadzka? W sadzie przy dużej winnicy. Wiesz, gdzie to jest? Pewnie. To jedno z najładniejszych miejsc na całej wyspie. Będę potrzebował trochę czasu, nim dopnę wszystko na ostatni guzik. Spokojnie. Poczekam na ciebie na miejscu. Okej, dzięki bardzo, Karin. To co, my myślę, że możemy udać się teraz do Bastiana po kosz z owocami. No i myślę, że jeszcze dzisiaj uda nam się to zadanie skończyć. Tak jak mówię, odcinek może być długi, ale byłoby naprawdę świetnie go zakończyć takim oto zadaniem. Mam wrażenie, że to się nie uda, a jeżeli Marta na to poleci, to odnoszę wrażenie, że niczego się nie nauczyła. Ewentualnie stara miłość nie rdzewieje. Dobra, teleportacja. Wybierz lokalizację, Silbach. Jak widzicie, dzisiaj sporo latania, zmieniania pozycji naszego bohatera. Ale no cóż, tak to jest. Myślę, że w kolejnym odcinku zajmiemy się zadaniami dla gildii kupieckiej, czyli dla Adelarda oraz dla Garrosa. Ale to się jeszcze zobaczy. Cześć, Bastian. Co? Nie mogę do ciebie? Dlaczego nie? Karin zgodziła się zaśpiewać. A, muszę iść najpierw do gwardzisty? Seriously? A ja myślałam, że od Bastiana mam wziąć kosz. A to wiecie co? To ja pojadę sobie z gońcem. Bo będzie szybciej. Dobra. Hey. Zabierz mnie do miasta Archolos i pod gildię kupiecką. Miasta Arch. Oczywiście. Chyba będzie najbliżej spod gildii. Tak, ale w kolejnym odcinku będą trzy zadania prawdopodobnie dla gildii kupieckiej, bo wydaje mi się, że właśnie z trzema powinniśmy się wyrobić. Czy zechce... Chłopie, niedawno ci dałam złotówkę, ale masz. Może kiedyś Bóg spojrzy na mnie przychylniejszym okiem. Dobra. W ogóle w Silbach jest parę jeszcze pobocznych aktywności. Dalej nie zajrzałam na tablicę ogłoszeń, a tam będziemy mieli różne listy gończe. Cześć, Lutz. Hej. Czemu walisz jakiś dżin? Jeśli chodzi o tę sprawę z Martą... Udało ci się coś ruszyć w tej kwestii? Oddałem jej złoto, ale nie zmienia to faktu, że nie chce cię znać. Tak jak mówiłem, samo złoto nie załatwi tematu. Bastian polecił mi sad w okolicy Wielkiej Winnicy. Twierdzi, że to najpiękniejsze miejsce na całej wyspie. Stwierdził również, że nie ma co próbować zaimponować Marcie kulinarnie. Sama jest zbyt dobra w tych sprawach.
Zwykły kosz z owocami i dobre wino powinny wystarczyć, by była zadowolona. To bardzo dobry pomysł. Zamówiłem jedzenie u Bastiana. Mam je odebrać przed samą schadzką. Świetnie, tylko o tym nie zapomnij. Słono mnie to kosztowało, więc nie mam zamiaru. Rozumiem. Spokojnie, rozliczymy się, gdy będzie po wszystkim. Gadałem ze starym Liamem. Mam pozwolenie na organizację spotkania. Były jakieś problemy? Nie chcesz wiedzieć. Jak wolisz. W każdym razie dobrze się spisałeś. Stary Liam dał mi butelkę bardzo słodkiego wina. Marta powinna być zachwycona. Może rzeczywiście lepiej, żeby spróbowała czegoś nowego. Poza tym kobiety lubią słodycz. Spotkałem niejaką Karin. Nauczyła mnie grać na lutni. Nie czuję się na siłach, by dla was zaśpiewać, ale Karin zgodziła się zrobić to za mnie. Kobieta? Z tego jeszcze będą problemy. Zmienisz zdanie, jak usłyszysz jej głos. No dobrze, niech tak będzie. Wszystko załatwione. Wspaniale! Niestety, w całym tym planie pozostawiliśmy jedną dziurę. To znaczy? Musimy przekonać Martę, żeby przyszła. Dobrze, zostaw to mnie. Chyba wiem, jak ją przekonać. Wspaniale! Spotkajmy się o zachodzie słońca w sadzie. Okej. O, chłopie. Dobra, to spróbujmy w takim razie z Martą coś załatwić. No, będzie to raczej trudna sprawa, coś czuję. Hej! To znowu ja. Dość tego! Wzywam straż! Poczekaj. Lutz zorganizował coś wielkiego. Tylko dla ciebie. Musisz to zobaczyć. Nie muszę i nic nie zobaczę. Odejdź ode mnie, bo nie ręczę za siebie. Posłuchaj, do cholery. Lutz nie odpuści. Nie da spokoju ani mnie, ani tobie. Chyba, że się z tobą zobaczy. Chcesz mieć spokój? To idź spotkać się z nim i miejmy to już za sobą. Zaczynam was mieć powyżej uszu. Przestań się na mnie drzeć! Dobrze, jeśli to ma sprawić, że więcej nie zobaczę waszych durnych twarzy, pójdę na to wasze durne spotkanie. Sad obok wielkiej winnicy. Zachód słońca. Zrozumiałaś, czy mam ci to zapisać? Dobrze, już idę. Co za gbur. Żegnam. Okej. Okay. Dobra, mogę od Bastiana teraz ten kosz? Przyszedłem odebrać koszyk z jedzeniem. A tak? Wszystko przygotowałem, trzymaj. Dzisiaj wielki dzień, co? Powodzenia! Dziękuję. No, bardzo wielki dzień. To co? Od razu do winnicy Valerio. Weźmy, wykonajmy to spotkanie. Hej. Zabieg... Do winnicy. Oczywiście. Będziemy musieli się coś czuję przekimać do zachodu słońca, no ale dobra. Niech będzie. Łóżka są oczywiście na górze. Zaraz jeszcze sprawdzimy dziennik, żeby się upewnić, czy nic nie popsułam na przykład. Ale kurde, trzeba przyznać, że bardzo się to nam wszystko wydłużyło. Na szybko. Cholera. Co się dzieje? Dobra, no prześpimy się po prostu do zachodu, czyli do wieczora. Chyba. Okej, aż mi gryścił. O matko. Dobra, i teraz pytanie, gdzie jest sad? Czy to jest tam z tyłu? Kurna, teraz będę chodzić... Nie, tu jest sad przecież. No dokładnie. Cześć, Karin. Może do Lutza mam przyjść? Hej. Jestem. Możemy zaczynać? Prawie. Odebrałeś kosz z jedzeniem? Tak, smacznego. Już się bałem, że o tym zapomnisz. Dobra, Marta już idzie, zaczynaj grać. Powiem Karin, że musimy zaczynać. Okej, Karin. Gotowa do występu? To ty debiutujesz, Marvin. Liczę, że nie zje cię trema. Nie ma sensu tego odwlekać. Zacznij grać. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. Na wieki
powiesz lub nie, sam i nos wie, jak kruchy jest sen, co osamotnił mnie. Jak na debiut, poszło ci całkiem nieźle. Szkoda tylko, że publiczność była tak mała. To twoja zasługa. Taki głos jest w stanie poruszyć nawet serce Marty. Każda kobieta ma jakąś czułą strunę. Gdzie się teraz udasz? Z powrotem do moich uroczych rybaków. Wiesz, jakoś się z nimi zżyłam. Traktują mnie dobrze i co najważniejsze, nie żałują monet. Dziękuję. Do zobaczenia. Zaczekaj, Marvin, czemu ty to wszystko robisz? Podjąłeś się jakiegoś szaleńczego zadania dla człowieka, którego ledwo znasz. Bo chcę zarobić, proste. Nie, jest tu coś więcej. Mój brat zaginął jakiś czas temu. Nie mam pojęcia, czy jeszcze żyje. Z każdym dniem mam coraz mniej nadziei na zobaczenie go kiedyś w jednym kawałku. Może biorę takie zlecenia, aby zapomnieć o swojej bezradności w tych poszukiwaniach. Urocza. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Okej. Zanim skończymy, to oczywiście porozmawiamy tutaj z okolicznymi osobami. Czytajcie z Martą i Lutzem. Szanowna publiczności, życzymy miłego wieczoru, ale na nas już czas. Marvin, spotkaj się jutro ze mną przy karczmie w Silbach. Mamy do pogadania. Przy karczmie w Silbach? Okej. Okay. Kurde, miałam skończyć ten odcinek, no ale nie mogę, no. Idziemy zakończyć to zadanie full. Zabierz. Do wioski Silbach, oczywiście. Nie wiem, czy dojedziemy rano. Jak nie, to się prześpimy do następnego ranka. Myślę, że mogę sprawdzić, jak poszło Lutzowi. Dobra, to spróbuję do niego podejść teraz, ale skoro jest tutaj w karczmie, to znaczy, że chyba bardzo dobrze. Gdzie on jest? Tu. Hej, ty! I jak tam, Lutz? Udało się? Czy się udało? Chłopie, ja cię ozłocę! Nie dość, że Marta mi wybaczyła, to jeszcze do siebie wróciliśmy. Jestem taki szczęśliwy. I to wszystko dzięki tobie. Proszę, to dla ciebie. Miecz z magicznej rudy? Co to jest? Ja pierdolę. Miecz z magicznej rudy. Tylko nieliczni dostąpili zaszczytu dzierżenia takiego oręża. Co teraz zamierzasz? Muszę tu siedzieć, dopóki nie przypłynie królewski wysłannik. Z nim wrócę na kontynent i kto wie, może wezmę Martę ze sobą. Wojna wojną, ale nie chcę nas narażać na kolejną tak długą rozłąkę. A twoje zadanie? Wykonane. Miałem tylko zapowiedzieć wizytę przedstawicieli królestwa. Teraz mogę się obżerać kuchnią Marty. Muszę już iść. Może jeszcze się spotkamy. Z pewnością. Aha, Marta chciała z tobą rozmawiać. Zajrzyj do niej. Okej, to jeszcze z Martą mamy do pogadania. Hej. Chciałaś mnie widzieć? 2,5 ekspa. Tak, chciałam cię przeprosić i podziękować. Czy ja się właśnie przesłyszałem? Dajże spokój. Odejście Lutza frustrowało mnie latami. Teraz wreszcie mam to za sobą. I kto wie, może uda mi się ponownie mu zaufać. Lutz opowiedział mi, jaka była twoja rola w tym wszystkim. Chciałam cię wynagrodzić. Moja matka nauczyła mnie przepisu na ten gulasz. Dzięki niemu ojciec miał siłę cienia stwora. Znając twoją kuchnię, na pewno nie pożałuję. Dziękuję jeszcze raz. Zajrzyj do nas za jakiś czas. Jezu, hej, Marta. Co nowego? Nic. Jak to w Silbach. A gdyby rzucić to wszystko w cholerę i wyruszyć do miasta? Od kiedy Marta jest dla mnie miła i w ogóle od kiedy Marta nie drżeryja? Ty kurde, co się dzieje? A ja muszę ten miecz zobaczyć. Kurwa, ja mogę to założyć. Jezu, jak zajebiście. To jest lepsze od miecza Aleny.
O kuźwa. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Tak, wiem, był długi, ale no musicie przyznać, że się opłacało. No to, co się tutaj wydarzyło, to kurde. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał i co? I w kolejnym mam nadzieję, że pójdzie nam tak dobrze jak w tym. Trzymajcie się i cześć!